Ale pan już zaczyna odpowiadać na kolejne pytanie. Czyta pan w naszych myślach po prostu, bo chcieliśmy pytać o perspektywy dalszego rozwoju dla pana firmy. No, poniekąd pan już wskazuje kierunki. Zaczął pan. Prosimy o kontynuację. Co mam zrobić? No? Co mam zrobić? Myślę, że może rzeczywiście staje się w jakiś sposób czytelne, że takie, powiedziałbym, uniwersum, jakim są zachowania konsumentów, ich zmieniające się aspiracje, emocje, bo alkohol to emocje i aspiracje. Jeżeli nie chcemy się wiązać z tą częścią konsumpcji alkoholu, która kieruje nas do znalezienia się pod wpływem alkoholu, bo od tego staramy się trzymać z dala, tylko szukać tej sfery, w której możemy jakieś dobro tworzyć społeczne, a jest możliwe, bo to jest kultura też, wino przecież wpływ na kulturę i powiązanie z kulturą. Więc w tym uniwersum ciągle zmieniających się zachowań, jak w każdym takim wielkim, wielkim kontekście, prawda, jakim są zachowania chociażby 38 milionów ludzi, no powiedzmy, czy tam 25 milionów dorosłych, cały czas powstają jakby przestrzenie dla nowej propozycji. Widzimy, co się dzieje w alkoholach, jak szybko się rozwijają, czy w branży spożywczej. Więc naszym głównym wysiłkiem jest stworzenie kapitału poznawczego, kapitału jakby rozpoznania. To tak jak można powiedzieć, lekarz 80% to diagnosta, 20% to praktyk terapii, prawda? To tak samo dobra firma, ona się rozwija głównie przez przewagi poznawcze, później przez konstrukcję produktu. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby konstruować produkt w sposób innowacyjny i tworzyć jakby pewne charakterystyczne cechy, które będą mogły dawać możliwość, no po prostu premiumizacji, czyli możliwość jakby czegoś takiego, w którym ta dostarczona wartość stanowi jakąś wartość dla kogoś i wtedy powstaje pewna trwałość, prawda? Czy to takie rzeczy, jak stworzyliśmy, nie wiem, Piccolo czy cydr lubelski, to nawet przy różnych kolejach losu to DNA tego produktu jest tak mocne i tak trudno jest to powtórzyć, powiem szczerze, powtórzyć to. W związku z tym mogę powiedzieć na ten temat dwie rzeczy na pana pytanie o przyszłość. Pierwsze to na pewno nie brakuje potencjału wokół nas, bo życie nie byłoby życiem, gdyby ktoś powiedział, że nie ma w nim potencjałów. To znaczy, że musi to tkwić w tym podmiocie, który tych potencjałów nie widzi. To jest niewyobrażalne, żeby życie nie dawało potencjałów. A tak wielki obszar jak konsumpcja alkoholi za 40 miliardów złotych w zeszłym roku, no to jest największy obszar wydatków w ogóle w polskim rynku FMCG. No to gdzie miałyby być potencjały, jeśli nie w takim wielkim kosmosie? To tak jakby ktoś widział kosmos i gwiazd nie widział. No to już musi się sam zapytać, jak patrzy, nie? A drugie to jest to, oczywiście, co my z tym zrobimy. I tutaj naszym głównym kierunkiem myślenia jest zawsze głębia produktu. Nigdy nie jest to skala chcianej sprzedaży. Mi się wydaje, że nie można czegoś chcieć mieć. Czyli chcę mieć jakąś wielką sprzedaż. Mogę tylko coś stworzyć. Jeżeli się uda, że to będzie miało wysoką wartość, to jakby zwrotnie otrzymam potencjalne zakupy. I koncentracja na tych dwóch rzeczach, czyli rozpoznawaniu w tych różnych obszarach, tego przykłady podaliśmy tutaj, prawda, które jakoś tam akurat są aktualnie realizowane, a z drugiej strony jednak cały czas studia nad produktem własnym. Produkt nigdy nie jest skończony, tylko cały czas jakby wymaga ciągłego jakby takiego zgłębiania, bo produkt jest bardzo głębokim wyzwaniem. Panie prezesie, jakbyśmy się tak tutaj zogniskowali jeszcze na takich operacyjnych sprawach z perspektywy państwa firmy, jakich inwestycji te plany wymagają? W co będziecie teraz inwestować? Mam na myśli nie tylko tutaj jakby nakłady, ale również to wspomniane, ten kapitał intelektualny, ten know-how, czy innowacje, w zależności, jak sobie to już definicję do tego dopniemy.
Teraz inwestujemy oczywiście sporo w zakład produkcyjny, jak być może panowie wiecie, inwestorów o tym informujemy. Jesteśmy w trakcie takiej rewitalizacji, która się wiąże głównie z liniami rozlewniczymi, żeby zwiększyć ich elastyczność i pewną taką potencjał innowacyjny tych linii. Z jednej strony oczywiście efektywność, ale z drugiej strony możliwość kreowania unikalnych, zindywidualizowanych produktów. Pierwszym takim produktem była chociaż ta nowa koncepcja produktu Piccolo, kiedy wymyśliliśmy sobie taką bąbelkową butelkę i chcieliśmy ją przełożyć na konsumenta i stworzyć nowe przeżycie jakby. To jest trochę zbliżanie się, wiecie panowie, do takiego na przykład wzorca rynku perfumerii. Każdy produkt, produkty alkoholowe mają to do siebie, że są takimi obiektami pożądania i trzeba je, produkcję, jakby tu przemysłowość czasami stoi na drodze do wartości dodanej. I dlatego dla mnie nie jest główną wytyczną tylko efektywność linii produkcyjnej, ale potencjał na kreowanie tego obiektu, tego produktu. I na pewno będziemy trochę w tym zakładzie dalej się rozwijać, czyli nie mamy dzisiaj na przykład tłoczni owoców, czyli kupujemy wytłoczone soki od kontrahentów, ale widzimy wyraźnie, że praca nad produktem w sytuacji, gdybyśmy dostali owoc, a nie wytłoczony sok, mogłaby dać jeszcze nowe perspektywy dla tego produktu właśnie, jakim jest chociażby cydr czy wino. Więc to na pewno będzie kierunek. To nie są w skali duże rzeczy. Inwestujemy oczywiście w badania, ale to są w zasadzie ciągłe wydatki już od lat na wysokim poziomie, więc ten kapitał intelektualny, żeby go utrwalać i uczynić jakby wartością instytucji, a nie jakiegoś człowieka, który akurat jest ten lepszy, ten mądrzejszy, tamten mądrala, tylko żeby stało się jakimś zorganizowanym kapitałem, prawda? To jest największa trudność w gospodarce, żeby kapitał, tak zwany know-how, uczynić własnością obiektywną, zorganizowaną, żeby mogła być po prostu kontynuowana niezależnie od składów osobowych. To jest na pewno duży wysiłek, ale bardziej jest to wysiłek organizacyjny niż wysiłek inwestycyjny. Jeżeli chodzi o inwestycje, no to myślimy o tym, bo mamy bardzo wartościowe marki regionalne, prawda? W Polsce głównie to jest, czy to oczywiście Piccolo jest innym rodzajem w ogóle produktu, ale oczywiście cydr lubelski, winiarnia zamojska. W Rumunii jesteśmy właścicielami Zarea, marki z 1912 roku. Kupiliśmy dwie bułgarskie marki, takie narodowe, można by powiedzieć, Pliska i Słoneczny Brzeg. U nas są bardzo znane, a w Bułgarii to są jakby flagowe marki. Jesteśmy na długoterminowo związani z właścicielami marki Baczewski, jako tacy, można powiedzieć, w naszym takim joint venture, więc to jest kolejna taka marka ważna. Ale na pewno będziemy rozglądać się, gdyby na którymś z tych naszych rynków pojawiła się jakaś opcja, to będziemy, jesteśmy otwarci na takie akwizycje. Kupiliśmy w zeszłym roku taką markę wina w Rumunii, Sange de Tower. Ona bardzo ładnie uzupełniła nasz portfel, więc jeszcze takich trochę pozycji wartościowych, które mają też potencjał jakby rozwoju tego kapitału własnego marki. Jeszcze jest, ale na pewno duży potencjał tkwi w markach, które mamy, prawda? Bo to, co robimy na przykład na tej naszej strategii bezalkoholowej, no to kładziemy ją, można powiedzieć, integrujemy ją z całą filozofią marki Chin Chin, prawda? Czyli też takiej marki feministycznej, skierowanej z różnymi misjami. Również wyposażamy nasze marki w misje społeczne. To są też ważne rzeczy, ponieważ świat marek się zmienia, konsument się zmienia. Konsument dzisiaj nie chce słyszeć, co marka ma na swój temat do powiedzenia. Konsument dzisiaj chce słyszeć, w co się chcesz zaangażować. To są duże przekształcenia, które z pozoru nie zajmują dużo pieniędzy i nie są dużymi inwestycjami, ale są takimi prawdziwymi inwestycjami w przyszłość. To ja teraz zapytam na koniec już nie o to, co marka ma do powiedzenia, tylko co pan ma do powiedzenia na temat dwóch faktów, że
Marka Ambra ma ponad 30 lat, a pan jest z nią związany 18. Pan przy okazji, panie prezesie, przy okazji cydru porównywał to do paroletniego dziecka. No to w kontekście Ambry pan jest 18-letnim, dojrzałym już młodzieńcem. I jak pan myśli przez te o tych 18 latach, to gdyby pan miał w pigułce powiedzieć nam, co pierwsze przychodzi na myśl jako podsumowanie tego okresu, to by było co? Tak tylko skoryguję, bo z Ambrą jestem związany od 1993 roku. Prezesem jestem czy w zarządzie jestem od 2003, to prawda. Więc jestem, no wam, że prawie no to dodajemy jeszcze 10, to jest pan już nie właśnie dojrzałym, tylko dojrzałym niewątpliwie młodzieńcem w tym kontekście. No i podsumowanie brzmi... Ambra ma dopiero 30 lat, bo na przykład nasz dostawca z Antinori, to jego KRS zaczyna się w 1380. No tego nie nadgonimy. Tego nie nadgonimy, tym bardziej, że ma się dobrze nadal. Co mi się z tym może podrzucę inne pytanie, prezesie. Po tylu latach, dlaczego pan nadal lubi to, co pan robi? No, wie pan, to tak jakby pan się nagle, tyle lat spotyka się pan z ludźmi, nie? I tyle lat się pan spotyka z ludźmi i nadal pan lubi się spotykać z ludźmi. Mamy przed sobą konsumentów, których cały czas jakby chcemy obsłużyć, tak jakby pan był restauratorem. Ciągle przychodzą ludzie, nie? Pan się cieszy na każdy dzień, kiedy oni przyjdą. I jeżeli to rzeczywiście ktoś jest lekarzem, albo ktoś jest dziennikarzem, albo ktoś... Nie wiem, jak z bankowcami. My z ludźmi tak samo. Też się cieszycie, oczywiście. Ja bardzo cierpię teraz, że... Nie wiem, co by się miało wyczerpać, żeby takie coś wystąpiło. Może takie coś wystąpić, ale na razie jeszcze nie obserwuję tych efektów znużenia i myślę, że one nie są jakby przypisane do żadnego zawodu, ani do żadnej firmy. Także na razie, w każdym razie nie odczuwam jakiegoś znużenia tą pracą. Pełen optymizmu i radości życia prezes zarządu spółki Ambra, pan Robert Ogór, był naszym gościem. Pięknie, panie prezesie, dziękujemy, trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów. Ja się nazywam Wojciech Szeląg, ze mną w studio był Michał Siwek z banku BNP Paribas. Dziękuję. Pięknie państwu dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.